Niepodległość do Suwałk zawitała później. W listopadzie 1918 roku powstała tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego. Jednak wiosną do miasta wkroczyły oddziały litewskie. Spór o przynależność regionu trwał do sierpnia następnego roku i wybuchu powstania sejneńskiego. Dopiero 24 sierpnia w Suwałkach uroczyście powitano oddziały Suwalskiego Pułku Piechoty, a 12 września naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego.